Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon. Jak już się pewnie domyślacie z opisu filmu, z tytułu filmu, będziemy dzisiaj driftować. Patrzcie co ja tu mam. Mam nawet taką specjalną opaskę Drift Zone. Będzie niedługo dostępna na moim sklepiku. Będziecie mogli sobie ją kupić za nieduże pieniądze. Wiecie co, ja tak dawno nie driftowałem w Fordzie tak regularnie, że trochę zapomniałem jak to szło. Ale to jest taka, wiesz, pamięć mięśniowa, tego się nie zapomina tak szybko. Jesteś w stanie sobie, wiesz, szybko przypomnieć, bez problemu. Zrobiłem sobie tego GTR-a ostatnio, bo też pisaliście mi o tym, że fajnie by było sobie zrobić jakiś taki dziwny samochód do driftu, który standardowo jest z napędem na 4 koła. No ale wiecie, że w Fordzie możemy zrobić prawie z każdego samochodu wszystko, więc tutaj też nie było problemu, żeby go przekonwertować na napęd na tył, nie? Ale dzisiaj będziemy robić zupełnie nowe auto pod drift. Jest to auto interesujące pod pewnymi względami, ale chyba nie chcę o tym jeszcze mówić, czy powiedzieć wam. No dobra, powiem wam, tylko proszę was, nie mówcie nikomu. Niedługo będę miał dostęp do tego samochodu, więc w rzeczywistości, więc pewnie nagram vloga z jazdy nim. Też jestem ciekawy, jak się taki 700-konny dziad będzie spisywał w moich łapach w rzeczywistości, czy dam radę go opanować, czy nie. A mowa oczywiście o Dodge Challengerze Hellcacie, wersja z 15 roku, 707 koni mechanicznych w standardzie, co myślę, że w Fordzie Horizon powinno wystarczyć, aby driftować na standardowym ustawieniu, bez żadnego dodatkowego tuningu. Żeby to sprawdzić, zobaczmy, zresetujmy go do ustawień fabrycznych i okazuje się, że zobaczcie, mamy 707 koni mechanicznych. Ja tutaj miałem jakąś zboostowaną wersję do 1000 koni mechanicznych. Myślę, że taka moc 707 koni mechanicznych powinna nam wystarczyć do driftu w Fordzie Horizon. Takiego driftu, wiesz, totalnie swobodnego. Na razie nie robię żadnego tam tuningu. Zmienimy sobie jedynie kolor na czarny. Jakiś tam fabryczny wybierzemy czarny kolor, albo po prostu czarne jakieś tam malowanie, bo chcę tak gnoja widzieć. O. Tutaj chyba jeszcze do niego nie jest takie malowanko jakieś, czekaj, gracze na pewno coś takiego zrobili. Jakieś takie malowanie typowo hellcatowe, o może tak, tak to ujmę, wiecie o co mi chodzi, nie? Dobra, zobaczmy czy coś takiego jest. New design i zobaczmy co tutaj zrobili ciekawego. Nie chciałbym czegoś takiego, wiesz, hardkorowego, że tam dużo jakichś rzeczy na nim jest, tylko chciałbym na razie tak taką klasykę zrobić, nie? Do niego. Widzę, że tutaj jest Challenger, w stylu starego Challengera zrobiony. Tu jest na żółto, ale chyba nie ma to, czego szukałem. Nie ma takiego prostego malowania. Tutaj widzę, że jakaś jedna strona jest chyba czerwona, druga czarna. To zostawimy go po prostu na razie czarnego. Chciałem, żeby był jakiś ewentualnie pas z logiem Dodge'a i właściwie tyle, nie? I zobaczmy gnoja. Czekaj, najpierw go obejrzymy dookoła. To jest Hellcat z charakterystycznym dolotem powietrza z przodu zamiast lampy. Patrz gościa, no jest ślisko, akurat spadł deszcz, ale i tak nie ma co narzekać, dobrze, że nie ma... Dobrze, że nie ma śniegu. Siedemset siedem koni mechanicznych, napęd na tył, ciężki silnik z przodu, no słuchaj, to nawet bez ustawienia driftowego, bez zawieszenia driftowego powinno latać tym bokiem. Ciekawe czy dźwięk jest dobrze odwzorowany, też to sobie właśnie bym chciał sprawdzić, na ile taki Hellcat jest dobrze odwzorowany. Z tego co wiem, to te muscle cary w Fordzie tak dźwiękowo nawet całkiem spoko brzmią, nie? No tutaj już nie dokręcił. Mocy mu na pewno nie brakuje.
ale coś tam bym jeszcze podkręcił, no coś tak tutaj, te 700 koni mechanicznych to raczej przeznaczyłbym do samochodów takich lżejszych, typu jakiś Japoniec czy coś takiego, nie? W takim Hellcatcie to tam jeszcze te 100 koni mechanicznych bym dorzucił w prezencie, żeby to, wiesz, no latało jakoś fajnie. Powiem wam, że oprócz Forda Mustanga to żadnego muscle cara nie udało mi się fajnie zrobić na drift. Wszystkie były jakieś takie ciężkie w prowadzeniu i jakoś tak nie udało mi się ogarnąć. W wielu samochodach w Forcie Horizon jest tak, że kierownica jest źle ustawiona, to znaczy jest ona delikatnie przesunięta w lewą stronę, nie jest idealnie centralnie na środku, nie? Zobaczymy, jak jest w Hellcatcie. Jak myślicie, jest trochę tak przesunięta w lewą stronę? Nie jest idealnie chyba na środku, nie? Tak widzimy, że to... Chociaż ciężko powiedzieć, może i jest. Nie wiem, no... Nie no, dobra, zwróćcie uwagę na dwa zegary po bokach, że... Zobacz, ta część środkowa kierownicy nie równa się idealnie jakby ze środkiem tych zegarów. Może inaczej, po prostu po tych zegarach po bokach widać, że kierownica jest trochę krzywa, tak trochę przesunięta w lewo. I tutaj to jeszcze nie kuje aż tak bardzo w oczy, ale są samochody w Fordzie, które naprawdę paskudnie to mają wykonane i ta kierownica nawet o kilka centymetrów jest przesunięta w lewą stronę i to jest okropne, bo w rzeczywistości mamy kierownicę, wiesz, idealnie na wprost zegarów, nie? Jakby zaraz za zegarami, czy przed zegarami. Jak to jest? Oglądałem film poczciwego Krzycha, jak nagrywał... Krzychu? To jest Krzychu chyba, nie? Jak nagrywał swój film o teście tego Hellcata, jak był w Stanach Zjednoczonych i trochę się zajerałem tym samochodem właśnie ze względu na dźwięk sprężarki, którą słyszycie teraz na pewno. To jest niesamowite. Jak to się nazywa? Kompresor? Kompresor chyba, nie? Ja w rzeczywistości raczej nie będę tak driftował. Mój test tego samochodu pewnie zakończy się na tym, że będę przyspieszał hardkorowo na prostej czy coś. I raczej nie pokuszę się o to, żeby tam driftować czy nie driftować nim. Ale po prostu, no, chcę przetestować. Powiem wam, że z takich mocnych samochodów to miałem do czynienia z Mercedesem GLE, czy GLS? GLS chyba. GLS, to on miał tam 600 coś koni mechanicznych, ale w Hellcatcie to będzie pierwszy raz chyba, jak będę siedział za kółkiem takiego mocnego samochodu, więc... No ciekawe, ciekawe. Dla kogoś, kto jest fanem motoryzacji, no... To może być ciekawe doświadczenie. Dobra, tu mamy... Na razie jedziemy na stoku, nie? Nic nie tuningowane, nic nie robione. I zobacz, no jakoś tam leci, nie ma szału. Jezu, niesamowity jest ten dźwięk. No dobra, mamy chatę Sunflowers, idziemy do chaty Sunflowers. Dawno tu nie tuningowałem, więc zobaczmy. Ładny ten Hellcatcik jest, to jest właściwie Challenger. Robią kilkadziesiąt tysięcy wersji tego Challengera, jednego i tego samego, nie? Więc... No co, no Challenger po prostu. Tu mamy jakiś bodykit do niego. Uuu! Okej, okay. Takie coś. Mamy poszerzone nieco nadkola. Ale mi takie poszerzenia pasują bardziej chyba do jakichś japońskich samochodów. To znaczy, z przodu może bym jeszcze dał jakiś dystans delikatny.
I z tyłu już chyba nie. Obniżymy go i będzie ładnie wyglądał. Bez tego body, myślę. Zaraz zobaczymy. Dobra, najpierw idziemy tutaj zobaczyć, jak tu wygląda spas na driftowym zawieszeniu. I chyba jest nawet trochę za dużo. Mam nadzieję, że dystansę będzie można jakieś dopierdzielić. Zobaczymy redukcję wagi na pewno, bo wydaje mi się, że ta moc spokojnie wystarczy, żeby ładnie sobie driftować w tej grze, nie powinno być z tym problemu. Jeśli będę miał duży problem, to po prostu się doinstaluję czegoś tam więcej, ale zostaniemy na razie przy standardowej mocy, nawet damy mu trochę bardziej przyczepne kapcie, opony po prostu lepsze. Możemy sobie dołożyć dystansę. O, i tutaj będzie pasować z przodu taki maksymalny dystans, a z tyłu chyba też, nie? Nie ma problemu raczej. A trochę jak będziemy patrzeć na ten samochód tak od tyłu, chociaż nie, on ma tą dupę taką wielką, szeroką, to będzie w porządku. Dobra, tu mamy to, możemy zwiększyć cal felgi z przodu i z tyłu możemy też delikatnie zwiększyć, nie zrobimy jakiegoś tam tylko takiego paseczka opony, więc będzie wyglądać w porządku. Możemy dać taką dokładkę, ale nie musimy. Możemy dać spoiler i ja bym chciał taką wersję może bez spoilera zrobić, ale niestety nie możemy. Możemy dodać taką kaczkę. Zostawię standard chyba. Chcę, żeby na ulicy, jak ktoś będzie mi mijał, to miał takie zdziwko, nie? Jedzie sobie taki zwykły, standardowy samochodzik, a tu jeb nagle, nie? Leci driftem. No dobra, to właściwie jeśli chodzi o ten tuning tutaj, to mamy to wszystko porobione. Wychodzimy. 707 koni mechanicznych, czyli zostawiamy standardowy silnik. Zmieniliśmy tylko wagę. Ja tutaj mam zmienione jednostki, więc nie wiem, ile to jest dokładnie kilogramów, ale jeśli ktoś z was chciałby obliczyć, to może to sprawdzić. W standardzie ten samochód... Gdzie ja mam telefon? Gdzieś za daleko. Musicie też to sprawdzić, ile on tam waży. Szacuję, że gdzieś koło 1800 kg może ważyć ten samochód, ale nie mam pewności. Dobra, no i tutaj zrobię sobie ten mój standardowy tuningek i myślę, że to auto będzie latać. 700 koni mechanicznych w tej grze to jest dość mocy, żeby tak mniej więcej driftować. Czekaj, muszę zobaczyć, gdzie tu się szóstka kończy. Dobra, możemy trochę skrócić biegi, ale wydłużymy sobie, tutaj trochę jest z tymi biegami nie tak, nie? Weźmy sobie, wydłużymy sobie trójkę i wydłużymy czwórkę i piątkę trochę wydłużymy i szóstkę skrócimy. O, i to myślę, że będzie w porządku. Trochę ta jedynka jest taka przydługawa. Jedynki w ogóle prawie nie będziemy używać, więc czekaj, nie to chciałem zmienić, tylko jedynka, nie final drive. Jedynkę sobie skrócimy, pyk, i trójkę z czwórką wydłużymy, nawet trochę dwójkę skrócę. O, chciałbym, żeby ta trójka była taka dosyć długa. Myślę, że to akurat dla tej mocy będzie w porządku. No i dobra, to mamy zrobione. Tu mamy negatyw, troszeczkę możemy go zmniejszyć i z tyłu go troszeczkę zmniejszymy i z przodu. Tutaj sobie usztywnimy stabilizatory, tak żeby auto było jak najbardziej responsywne, a przy tym nie bujało nim i łatwo było można zerwać przyczepność, no bo na tym nam zależy przy driftowaniu. I tutaj sobie wszystko usztywniamy. W drifcie chodzi o to, żeby jak najłatwiej było zerwać przyczepność, ale też żeby można było w miarę samochód kontrolować. W Fordzie to się robi tak, że się po prostu instaluje bardziej przyczepne opony lub mniej. I tył sobie dam troszeczkę wyżej niż przód. Tak o, dla urozmaicenia. Tu sobie też damy wszystko na sztywno. Pyk. I jeśli chodzi o aerodynamikę, to tam chyba niewiele będziemy mogli zrobić, bo nie mamy tutaj żadnego customowego zderzaka. Dajmy sobie może nawet na 10%. I tutaj mamy OK. No i tutaj dajmy dyferencjał standardowo na drift z napędem na tył. Dobra. I co, na razie robimy takiego czarnucha. Na razie mam takiego czarnucha. Niech będzie taki czarny i zobaczymy.
I co, wygląd zewnętrzny nam się chyba niewiele zmienił, jedynie jest trochę niższy, ma negatyw delikatny z przodu, tył jest odrobinę podniesiony, lepiej to będzie widać jak wjedziemy już na asfalt, bo tutaj trochę byliśmy na takim nierównym. I tył delikatnie podniesiony w stosunku do przodu, co sprawia, że auto, co, jest takie groźniejsze? Nie wiem. Spróbujmy! No, wydaje mi się, że tak, trójka go za bardzo muli, a dwójka jest za krótka, więc musimy zrobić tak, że albo skrócimy trochę trójkę. Aha, czekaj, trójka to jest to, nie? Tak, musimy trochę trójkę skrócić i czwórkę. O, i teraz będziemy, myślę, że na optymalnych obrotach. Żeby miał taką, wiecie, fajną moc, nie? Piątkę sobie zostawimy do jakichś tam długich rond. A dwójka jest, kurde, za krótka trochę. No ale zobaczymy. Zobaczymy teraz. Pojechał tam, bardzo fajnie mi się nim driftowało. Lubię takie samochody w Fordzie, zwłaszcza na kierownicy do driftowania, które nie mają za dużo mocy, bo jak masz za dużo mocy, to bardzo ciężko jest go opanować, tak czasami nie wiesz, o co chodzi, nie? Tak driftujesz, driftujesz, tak nagle ha, 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 co się kuźma stało z tym samochodem? Więc nie jest tak, że dużo mocy to jest zawsze dobrze, nie? Raczej po muscle caru wymagamy tego, żeby to, wiesz, latało nieprawdopodobnie, nie? Zawsze i wszędzie, w każdym... W każdych... czekaj, czekaj, bo tutaj... W każdych warunkach, tu powinienem trójką już, nie? Ta dwójka już mi się tu kończy i on mi zaczyna łapać trakcję przez to. Dwójka powinna być chyba do takich zakrętów 90 stopni, czy coś takiego. To jest w ogóle ciekawe, bo żeśmy tutaj włożyli skrzynię biegów, wiesz, customową, więc powinna być 6-stopniowa, a nie tam chyba 8 czy 7. No i teraz trójka chyba będzie idealna do driftowania w takich okolicach jak tutaj. Spadaj! O! Miałeś jechać, fiesta! Tutaj za słabo. A, zgasł mi. Znaczy nie zgasł, tylko zabrakło mu ten, zabrakło mu jajec do tego zakrętu. No tutaj za słabo było trochę. Moglibyśmy to trochę moc podkręcić, bo jednak te 707 koni w Fordzie to jest, do driftowania to jest takie w rzeczywistości to by, kurde, spokojnie wystarczyło, ale tutaj do Fordzy to warto mieć trochę więcej. Ewentualnie możemy jeszcze założyć te standardowe opony. I na standardowych oponach coś tam popróbować, nie? Jest taka możliwość, ale spróbujemy jeszcze tutaj na tych serpentynkach, gdzie się na samym początku, jak kupiłem w ogóle kierownicę, to uczyłem driftować. Ciekawe, czy już umiem. Thank you.
gdzie? Co za typ? Właśnie tak się czuję, jak mnie uderzacie gdzieś tam na online, nie? Jak grasz na kierownicy i ktoś cię uderzy na padzie grając, to ci od razu kierownicę wyrywa z rąk. Dobra, ja pójdę na chwilę na online, bo będzie mniej dziadostwa jeździć po drodze. Niech mi tam szuka sesji. A ja się tu przejadę i tak się zastanawiam, albo spróbujemy jeszcze te opony wsadzić standardowe, bo czasami mi kurde brakuje tej mocy. Ale może, wiecie co? On lata bokiem, nie? To nie ma problemu. On sobie poradzi, tylko to jest taka wygoda, nie? Instalujesz, żeby wiesz, te rzeczy wszystkie tak sobie tunigujesz i tak naprawdę moglibyśmy na standardzie też driftować jako tako, nie? Ale to wszystko instalujesz i robisz, dostosowujesz ten samochód po to, żeby po prostu było łatwiej tym driftować, tak? Trochę wyleciałem. Z drugiej strony wolę mieć trochę więcej kontroli nad samochodem, więc od jakiegoś czasu po prostu instaluję te lepsze opony, bo bardziej podobają mi się takie drifty, gdzie faktycznie to jakoś tam wygląda, nie? Że jest płynnie, a nieraz jak masz takie słabe opony i za dużo mocy, to ten samochód zaczyna się za bardzo obracać wokół własnej osi, po prostu zaczyna kręcić bączki. A jak masz trochę lepsze opony, to lepiej też reaguje na skręt, auto jest lepiej ogólnie, nie? Już dobrze, tutaj mamy, znowu mi jedzie ta czarna jakaś dziedzina. No, jest chyba okej. Jeszcze coś tam można by było na pewno poprawić. No i patrz, jak się pchają te dziady, kurde. Co mi z tą sesją się dzieje? Czemu nie mogę to robić? Myślę, że go tak zostawię. Zaraz zrobimy do niego jakieś malowanie czy coś, ale jeśli chodzi o moc, to mu tutaj zdecydowanie wystarczy. Bardzo, bardzo fajnie się tym lata. Nie chcę jakby, żeby tutaj było, wiecie, za dużo tego takiego maksowania tymi obrotami. Chcę, żeby też było słychać go na niższych obrotach, a jak będziemy mieli dużo mocy, to on praktycznie cały czas na tych wysokich obrotach, nie? Nie będzie nic tam miał problemu w ogóle ze stratą przyczepności, a nam trochę zależy na tym, żeby też jakby śmigać samochodem w taki sposób, żeby też to było dla nas wyzwanie, nie? A nie na zasadzie, że on zawsze i wszędzie będzie driftił, nie? No ten tak nie ma, bo ma, jak patrząc na standardy Fordzy, niewiele mocy do driftu, nie? Przejedziemy się jeszcze na rondo zobaczyć, jak to będzie wyglądać driftowanie na jakimś większym rondzie, czy ta czwórka nie za bardzo zmuli samochodu czy coś. Sprawdzimy sobie to, ogarniemy, jak to wygląda. Myślę, że powinno być w porządku. Już na szóstce sobie jedziemy, to przyspieszenie nie jest takie kozackie. Ja już tutaj piątka też taka zmulona. Ale czwórka chyba będzie się nadawać. Chyba nie powinno być źle. O, czekaj, tu się nie skręca.
No, na czwórce trochę brakuje już mocy. Tutaj widzieliście, że musiałem tak kierownicą dokręcać i gaz do końca, nie? No i tutaj trochę czuć było ten taki opór przy... Wait. Ten taki opór przy, wiesz... przyczepności, o może tak, nie? No więc tutaj driftowanie na tym konfigu z standardową mocą to tylko na takich chyba ostrzejszych zakrętach. Ewentualnie można by było spróbować te faktycznie standardowe opony, co myślę, że też sobie zobaczymy za moment. Zjeżdżaj, Golfina, kurde. Nie miałem go jak wyminąć. O, tutaj tak ciężko było go dociągnąć do końca. Było tak ciężko, bo... no, brakowało mu tej mocy. Jeszcze tak ze 100 koni mechanicznych i myślę, że byłoby w porządku. Naprawdę niewiele brakuje, żeby wszędzie i zawsze robić drifty. Ale myślę, że wiesz, robienie każdego samochodu tak samo do tego driftu, że zawsze i wszędzie driftujesz, to jest takie... nie wiem, czy to jest fajne. Ja bym chciał mieć każdy samochód do czego innego, nie? Mam nawet fury, które mają bardzo mało mocy stosunkowo i którymi mi się fajnie driftuje, które się zajebiście zachowują. Ten jest taki trochę oporny do tego driftu. Da się oczywiście. Da się tym latać, tylko jest tak, wiesz, jest taki opór, nie? Musisz się, kurde, postarać. Musisz wyczuć ten moment. I to jest takie... no myślę, że to jest takie... rozpoznawalne bardziej dla tej fury, nie? A nie, że wszystkie driftują tak samo zawsze i wszędzie. Jak myślicie? To jest chyba takie ciekawsze, jeśli samochód ma jakąś taką swoją cechę. Oho, co mnie tam śmignęło, kurde. To chyba gracz jakiś był, nie? Bo ty tak szybko nie jeżdżą. No. Także co, da się, tylko to właśnie takie ślizgi jak przed chwilą, raczej do takiej chillowej jazdy, do takiego od czasu do czasu depnięcia w pedał gazu i podliftowania w ten sposób, niż do takiego ciągłego miażdżenia, nie? Mielenia tych opon. Oj, tutaj przesterowałem. Trochę z górki było, się zdestabilizował. Da się, kurde, da się. Gładkie zakręty na razie nie, ale mówię, no byśmy mogli spróbować jeszcze tych opon standardowych, to może by było trochę lepiej. Kompot dostał. Ale jest frajda. Jest frajda. Właśnie jak masz trochę za dużo mocy w samochodzie jakimś... o, zgasł mi. Jak masz trochę za dużo mocy w jakimś aucie, to właśnie na driftowanie na kamerze z kokpitu jest bardzo trudne. A tutaj jednak... tutaj jednak jakoś nawet mi idzie. Gdzie normalnie tego nie robię, bo to jest takie nieciekawe. Zawsze gdzieś tam przesterowujesz, nie czujesz tego auta, nie? Nie widzisz, jak jest pochylone, nie? Bardzo podobał mi się ten drifting teraz i myślę, że takiego zostawię. W ramach takiej zaspokojenia ciekawości zainstaluję mu to jeszcze standardowe opony i zobaczymy, jak będzie się zachowywał na standardzie, nie? Czy będzie lepiej, czy nie będzie lepiej.
Bo może się okaże, że mocy mu w zupełności wystarczy do robienia wszystkiego, tylko po prostu te opony mogłyby być trochę gorsze. Gorzej przyczepne, o, że tak powiem. Zaraz zobaczymy, co tu się da zrobić. Opony i dajmy te standardowe. Tutaj widzicie, że on trochę nawet inaczej będzie siedział na tych oponach, zobaczcie. Nie, tak jakby przechyla się trochę bardziej do góry przód. Nie, tak jak instalujemy te inne oponki, to tak inaczej trochę siedzi samochód. Dziwne trochę, nie? Ale no, dobra. Tak może fizyka jest w tej grze wykonana. Okej. Okay. Dobra, instalujemy i teraz no coś tam będzie gorzej. Zobaczymy. Na pewno będzie gorsze przyspieszenie i no wiadomo, przyczepność, nie? Ale na poczet driftu powinniśmy raczej się cieszyć z tej mniejszej przyczepności. Spróbujemy z trójki. Tu mamy takie taką fajną miejscówkę. Kilka ciekawych zakrętów. Możemy się tu zakręcić. Na czwórce i tak go muli, więc... Tu mamy taki ultra... długi łuk, to byśmy musieli naprawdę super mały kąt zrobić albo cały czas dohamowywać, żeby leciał bokiem akurat ten samochód. Jest możliwe zrobić to autem, tutaj ten łuk ładnie driftem, tylko trzeba by było mieć trochę inaczej skonfigurowany, nie? O, taki kąt ciężko już ustabilizować. Ale to są takie ładne łuki. Je można też ciekawie polecieć. Spróbujemy w drugą stronę. Za mocno wszedłem na tym ręcznym. Od razu z trójki, kurde. Co się będę patyczkował. Tutaj chodźmy. No za mocno. Może dwójką by to poleciał, bo tutaj praktycznie wcale nie musiałem gazu dodawać. Myślę, że może dwójka by była lepsza do latania. Są takie dosyć ostre te zawijasy. A tu już brakuje biegu. Jest dwójka za krótka, trójka trochę za długa. Chyba żebyśmy w trakcie jeszcze zmieniali bieg czy coś. Zaciągnąłem ręczny, jak jeszcze nie miałem sprzęgła. Wiecie co? Prawdę mówiąc, na tych standardowych oponach jest troszeczkę lepiej do driftu, bo samochód bardziej tak płynie. Jednak rzadziej chcę odzyskać tą przyczepność, zwłaszcza przy tej mocy.
Mówię wam, jak chcecie zrobić takiego muscle cara driftowego, to 700 koni mechanicznych to jest taki minimum tutaj w Fordzie. Tak jak ktoś gra w Assetto Corse, no to jemu się wydaje, że o, tam mamy samochody 300 konne typu BMW, jakieś E30 i ma te 300 koni, to jemu w 100% wystarczy do driftu, nie? W Fordzie jest trochę inaczej i tutaj te, przy tych 300 koniach mechanicznych to ty no nic nie zrobisz, no. Albo ten drift będzie wyglądał bardzo słabo, albo musisz mieć koła z tyłu jak od taczki, takie cienkie, wąskie. Tutaj trzeba mieć jednak trochę mocy i naprawdę mając samochód 700 konny w tej grze można driftować, aczkolwiek trzeba się trochę postarać i trochę bardziej przyłożyć do tego driftowania, trochę inaczej driftować niż samochodami z taką większą mocą, nie? Ale jest to nadal fajne, nadal przyjemne, tylko nie wszędzie ten drift zrobisz, nie? Samochód, który ma dużo mocy, o, tak jak teraz jechaliśmy ten łuk, no to bez problemu by ci ten łuk poleciał, nie? Na czwórce by ci poukręcał także szok, nie? Byś zrobił wszystko. Z kolei jakbyś w Assetto Corse miał 700 koni, no bo teoretycznie ciężko kierownicę utrzymać, nie? Przy takim aucie. O, a tutaj już czwórka i mocniejszy samochód to by jeszcze, wiesz, obrócił cię, nie wiadomo co zrobił. No a tutaj jest trochę problem. Dobra, wiecie co, zajedziemy sobie jeszcze tu i zobaczymy jak z precyzją tutaj będzie tego samochodu zrobionego pod drift. Zajedziemy sobie na to opuszczone lotnisko. Tutaj chyba mamy bramkę. I zobaczymy, zobaczymy co się da zrobić. Tu mamy tak, znaczy z precyzją tego samochodu to jedno, a precyzja moja to drugie. Tutaj ta dwójka już się tak powoli kończy niekiedy, nie? Tak jeszcze mogłaby być odrobinę dłuższa. Ale jest w porządku, da się tym driftować dobrze. A to mi się nie podobało. Ta ósemeczka niby. Da się, da się. Czarne chmury idą, kurde. Muszę się chyba schować w tej porcie gdzieś z tym moim Hellcatem. Jeszcze coś przy nim pokombinuję, ale myślę, że jestem na dobrej drodze. Dałoby radę, to ładnie zrobić. Myślę, że na tych oponach, tak jak i na tych bardziej przyczepnych, jest w porządku, tylko do tych bardziej przyczepnych to trzeba by było jeszcze tak z 200 koni, może ze 100 wsadzić i też by ładnie latał, nie? W ogóle cała bryła tego samochodu mi się nawet podoba. Mogliby ją trochę zaktualizować, jakoś tam więcej rzeczy ciekawych pododawać, skoro jest to zupełnie nowy model silnikowy. Totalnie ulepszony. 707 koni mechanicznych. Kurde, masakra. Masakra. Nie mogę się doczekać. No nic, moi drodzy, a was zapraszam na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Napiszcie w komentarzu Drift Zone, jeśli dotarliście do tego momentu. Trzymajcie się. Hejka.